fortunna śmierć, kochani. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej! Nie! Nie! Nie, 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 nie. Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, witam w kolejnym odcinku z Dark Souls 3. Właśnie wróciliśmy z potyczki z bossem, nie w naszym świecie i tutaj tak mnie ta gra przywitała. Tak przywitało mnie moje przejście. Strzałą w plecy, praktycznie. Dobra, nie, ale mam te wszystkie duszyczki ze sobą. Okej, to lecimy do kotyczki zjednoczenia, kochani. Spożytkować. Tylko na co? To jest pytanie klucz. Dobra, spokojnie. Odpowiemy sobie na to pytanie, jak już będziemy na miejscu. Nie no, wiecie co? Chyba nie będziemy inwestować jeszcze w zakle... A może właśnie to jest ten dobry moment, żeby zainwestować w zaklęcie. No, level był przed chwilą. Ej, dobra. Tu nie wiem, czy magicznej broni gdzieś nie można podnieść tak po prostu, ale też właśnie. Kość Lorety. Przy okazji. Dajmy. A czemu nie? Dziękuję. I'm not surprised, though. Almost a relief, really. You can keep the ring. Już jej krzywda. As, well, a little trinket of thanks, I suppose. Czyli jedna miała jakąś przyjaciółkę. No, może być nawet więcej. As, goodbye, and stay safe. Czy wystartowaliśmy przypadkiem z jakimś questem, nie? What good is thievery if you've nowhere to go? Ja nie wiem, czy on się nie rozpłacze zaraz. Dobra, może zostawmy go w spokoju. Gdzie był? A tutaj był przecież. Pielgrzym. Z magicznym mieczem. I co, i zamiast leczenia, nie? Raczej. Raczej nie zapowiadałem się, żebym w dostrojenie wrzucał w najbliższym czasie. Aha. Nie, 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 nie. Wydobyć prawdziwy potencjał? Nie. Nie, to mi tak brakuje inteligencji. Dobra, broń. Be safe. Champion Champion popiołu, oczywiście. To co miało być w ogóle? Dobrze się powstrzymałem, zanim to słowo dobrnął do końca. Ej! Nie no, gości, to ja się nie spodziewałem. Nie, dobra, spokojnie. W które miejsce? Chyba do drzewca się udamy. Tylko w dalszym ciągu nie mam, kurde, kości. Fragment desusa już zużyty, więc... No, faktycznie pozostaje lecieć tu. Tylko szkoda, że bez żaru. Nie będę mógł nikogo wezwać do pomocy, a walka z tym drzewcem w pojedynkę może być naprawdę ciężka. Ale z drugiej strony mam żar. Jakiś żar mam, można go użyć, ale to przed samą walką tuż. Jeżeli uda mi się w pojedynkę dobrnąć, to wtedy ewentualnie użyjemy żaru, zobaczymy, może jakiś znak przyzwania będzie. W Soulsach trzeba korzystać z każdej pomocy. Oczywiście większym koksem jest się wtedy, kiedy w pojedynkę rozwala się wszystkich bossów po prostu. Jeszcze najlepiej na pierwszym levelu, no ale no bez przesady, ta gra ma być też przyjemną. Zabawą, a nie po prostu przeprawą tylko i wyzwaniem. Wyzwaniem jest i tak już w swoich domyślnych ustawieniach. Poziomu trudności na przykład. Aha, ale nie wrzuciłem. Cholera. Mojego nowego zaklęcia, a teraz by się naprawdę przydało. Ach, jeszcze czasami ma ostatnie. Nie! Nie, 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 dobra, kit. Sorry, nie chciałbym się z nim bawić. No, ale nareszcie padł. Ej, całkiem dużo duszyczek za niego. Można by farmować. Nie, dobra, może nie teraz. Spokojnie. Ej, dobra, ale to znaczy też, że talizman będę mógł wywalić. No właśnie, już myślałem, że będę musiał się cofnąć przypadkiem może do kapliczki zjednoczenia. Na szczęście nie. Ale teraz tak, faktycznie, mogę się pozbyć talizmanu, nie wiem ile on waży. Jeden raptem kilogramik, czy tam powiedzmy jeden procenci ucieka. Jeszcze nie. Dobra, nogowice zostają. No nie, no dobra, no ten jeden kilogramik naprawdę nie polepszy sytuacji aż tak bardzo. No właśnie, ewentualnie nakrycie głowy robotnika, ale no, bez przesady. Nie, talizman może być, chociaż go jeszcze nie używam. Znaczy, już go nie używam.
Ale może jeszcze będę. Więc dobra, jak wygląda katana? Magiczna. W taki oto sposób. Ej, dobra. Nie wygląda to źle. Warto przetestować. O ile większe obrażenia. Kurczę, jeżeli są większe, to marginalnie. No ale praktycznie samymi pchnięciami go załatwiłem. Sporo mi zabrał. Niestety. No teraz nie wiem. Nie, dobra, lecimy do przodu. Trzeba zobaczyć, co z tym drzewcem. Taki jest cały czas plan na ten odcinek. Może się uda go zrealizować, tylko właśnie, żebym nie zgarnął tej strzały. No i muszę zmarnować Estusa. Już teraz nie mamy. Ja on ich pozamiatał. Oj, tam jest przedmiot. Tam warto skoczyć. No, dobra, kit. No, prawie by mnie trafił. Powiedzcie, że ten przedmiot jest jego warty. Tak, fragment kości, nareszcie. Oj nie, dobra. A teraz jak się podniosę, to po prostu muszę się napić. No, na szczęście. No, jeszcze Estus się odzyskał gdzieś tam, widziałem. Bardzo dobrze, ale jednak wolałbym się gdzieś dostać do wnętrza jakiegoś budynku teraz. Jeżeli mam być szczery, ale dobra, właśnie tutaj się jeszcze może poplątać trochę, coś tu może być. A, ten gościu jest nie z góry, to pamiętam. I ja, no ale że on tak zaatakuje? No, tego się nie spodziewałem. Oj nie, oj nie. Dobrze, ta strzała nie wleci w tym kierunku chyba. Chyba przez drzewa, jestem ukryty. O, popioły grabarza. Popioły się daje babce, która sprzedaje przedmioty w Kapliczce Zjednoczenia. Zamienia to na jakieś przedmioty. Ale co mogę dostać z grabarza popiołów? No pewnie, co, łopatę. Bo jaki inny atrybut grabarza? No chyba, że jakiś specjalny strój. Strażnika grobowców na przykład, no, ale to już nie jest grabarz. Jest inny kaliber wtedy zupełnie. No ale dobra, zbliżamy się do drzewca, ale tutaj właśnie, co pamiętałem, no właśnie nie szło wejść. On strzela? Czy się uspokoił? Jak najbardziej strzela. Cholera jasna, no. Pytanie, czy strzeli też tu? Ale na szczęście nie. Więc można go wykorzystać. Kurde! Ale nie tak, żeby on wykorzystywał mnie przy tym. Jednocześnie. Nie, dobra, serio. Muszę lepiej wbić do środka po prostu. A ten akurat mógłby leżeć. Bym się nie obraził. Kurde! Jedną i drugą bronią mnie trafił. Dobra, zobaczmy, jak tutaj ktoś zginął. No nie, no pewnie w walce z nim po prostu. Połowa zdrowia tylko, ale dobra właśnie, żeby nie zgarnął tutaj tej strzały. No było blisko. Normalnie fragmenty kamienia pewnie poleciały w kierunku pleców Zawiszy. Przy tym zagraniu. Ale właśnie, i to jest ten fragment, to jest to miejsce, kiedy warto użyć żaru. Ale przede wszystkim otworzyć te wrota, bo tak właśnie nie wiem, gdzie one prowadzą. Nie no, takie rzeczy trzeba zrobić w pierwszej kolejności, bo teraz w tym momencie ja mogę otwierać skrót równie dobrze. Albo zupełnie nową lokację. No ja, dobra. Wydaje mi się, że lepiej najpierw z drzewcem zobaczyć, ale co my tu mamy? Veritas, jak będzie. Ja mam tylko dwa Estusy. Niezbyt dużo. No i też jeden pomagier. No. Też niezbyt dobrze. Gdzie mimikra? No tutaj nie ma żadnej skrzynki nawet, no to już tym bardziej mimikry nie ma. Wydawało mi się, że coś tam jakaś poświata też tam była, ale nie. Nic nie świeciło. No dobra, ja bym chociaż ten jeden dał się przyzwać. I jest Wojownik Słońca. Ależ witam, dzień dobry, Veritas, Veritatum. Zapraszam. Znaczy nie, czy jeszcze może jeden? Niestety nikogo więcej. Dobra, no to lecimy, hop. I tak jak mówiłem, on teraz nie może tutaj wejść, będzie czekał. A ja muszę dobiec do końca. I teraz właśnie, czy warto jeszcze z nimi walczyć, zanim go tutaj nie ma? Dobra, jednego zabiję. Ale o, lepiej się skupić na samym drzewcu. Bo on też ich może swoimi atakami po prostu rozwalić. Dobra, jaja, naturally się wol. Ej, ale to już było pierwsze dobre cięcie, więc nie wiem, czy mi nie weszło.
Dobra, jakiś obszarowy atak by się przydał. Parę duszy wypadło za darmo. No też właśnie. Oj, parę, to mało powiedziane. Ich wpadło sporo. Ej, gdzie on poleciał? A tutaj, dobra. On już walczy w pocie czoła. A ja to się trzymam z dala. Jeszcze raz spokojnie, jeszcze moment, chwileczkę. Kurde, na nich to też się przyda. Tylko nie taki był plan. Plan był taki, żeby poskładać drzewca tą magiczną mocą. Oj. Nie wiem, gdzie to cięcie, ale... No jednak tak lepiej. Po stokroć. Już to jest ten moment, kiedy on już spada na dupsko i lecimy na dół? Tak jest, to jest ten fragment. To jest ten moment. Z masakrycznie mocnym uderzeniem. Szkoda, że nikogo nie weszło. Jak zwykle. No, muszę przyznać, że... No, o nie, no czemu to nie weszło? To też nie wierzę. Czemu? Zatem coś mi się wydaje, że zaraz tutaj zginę. Ja tak blisko się będę trzymał. Dobra, leży! Leży! Chodź, jak miałeś się ściąć, to teraz. No kurde, no piecho. Nie no, tak to po prostu robić nie można. Jedno, drugie, trzecie. Chyba nawet cztery, ale wybrał... Oooo! No i pomagiera. Dawaj, dawaj, dawaj. Magiczna moc jeszcze jest. A co, stop, ja już mam... Uuu, jak ja to przeżyłem. Jakim cudem w ogóle... Ej, co za przedmioty? A, ja bym zrezygnował, okej. Okay. Tarcza Boga Wojny, brzmi dobrze. Właśnie, może to jest ten moment. Ile? 22. Nawet nie wiem, czy ja mu zabrałem. Nie, ale dobra, póki mogę jeszcze magiczną broń, to zróbmy. Może delikatnie większe obrażenia. I teraz, gdzie mogę celować? A, tutaj widzę. Jakieś jajko. No, tylko bym musiał przestać się tak obracać. No, trochę bardziej w moją stronę, może? O! Jak, to już nie wchodzi? A niby czemu nie? Ale dobra, chyba w rękę można. Choć nie do końca. Uuu, i takim oto sposobem, po prostu padł. Nawet nie zwróciłem uwagi kiedy. Pies transpozycyjny, czyli jeszcze Ludlet będzie miał dodatkową możliwość. Okej, okay, ładnie powymiatałeś tymi dwoma wieczami. Okej, okay, wiecie co? Chyba wiem, w co możemy uderzyć w przyszłości. Ej, nie, serio. Na przykład, nie wiem. Co mogę? Estok za dużo. Co tu się stało? Jakieś duszyczki wpadły dodatkowo jeszcze. Niespodziewanie. Nie, dobra, jest jej ognisko. Dobra, to już któryś boss na koncie. Ołtarz ofiarny, ale... Okej, okay, dobra. Mam coś takiego i mogę nawet użyć, dobra. Ale któremu przymierzy jeszcze, wyjaśnijcie. Jakie kurde spojrzenie, no ej. Czy te oczy mogą kłamać? No chyba nie. Nie, dobra, to był jakiś widocznie totalnie poboczny boss, bo... Nie, choć nie, piec transpozycyjny. To bardzo przydatny i ważny przedmiot. I właśnie, kurde, nie, czy jest sens, żebym leciał z papcią teraz gdziekolwiek z takim dorobkiem? Nie. Oczywiście, że nie. Ale chciałem sprawdzić, czy może mógłbym dwa miecze dzierżyć. Jednocześnie. No nie wiem, dwa miecze, nie wzmocnią pałkę, no ej. Ale o, właśnie. W taki oto sposób. A nie, stop, stop, stop. Dwa miecze, o. No to jest w dalszym ciągu Uchigatana tylko. A... Dobra, czy jakieś połączenia? Może jakieś style? Coś? Coś? Jakoś coś? Nie! Czy widzę nie każde połączenie mieczy? Działa dobrze i współgra ze sobą. Okej, okay, dobra. Czyli rapier zdecydowanie odpada.
Lepiej czarować niż wymachiwać. Bez celu. No i właśnie, przy okazji jeszcze Jesusa mogę ulepszyć. Nie, dobra, okej, widzimy się na miejscu. To jest dużo rzeczy do zrobienia, ej. Więc tak, w pierwszej kolejności. Jeśli nie pamiętam, myli, no właśnie, spalmy fragment kości. Estus plus 1, no nareszcie. Ale właśnie, poziom niska 2. Czy ja nie powinienem tego spalić w jakimś innym ognisku? Lepszym. No dobra, teraz dylemacik, ale dobra, spokojnie. Zastanowię się później, teraz jakiś level. Chyba tylko jeden, niestety. No właśnie, ale może jeszcze jakaś broń do tego. Ej, w sumie, dobra, i będę miał spokój do końca gry, najwyżej. Ewentualnie później, ale już nie będę miał gdzie wrzucać, do 20 sobie podniosę, no ale... Póki co z witalnością spokój. I Ludlet. Już dwie bronie po bossach będę mógł od niego kupić. Fret not, my feet are here firmly planted. O czym on mówi, przed nie ma stóp? No przyjrzyjcie się, on nie ma stóp. No chyba, że tam gdzieś są ukryte, no ale no nie, no, no przyjrzyjcie się, no nie. Dobra, ale piec jak najbardziej, dajmy mu. Czyli będziemy mogli zamienić duszę w bronię. Tak pokrótce ujmując. Transposition is the art of extracting and coalescing the essence of a soul. In transposing a twisted soul, its true power thy purpose is to seek lords and slay them. What's to fear in a little transposition now? Bo w sumie to znaczy tylko tyle, że będę musiał jemu ofiarować te dusze, a co on z nimi zrobi? Nie, no pewnie po prostu je zamieni w coś. Więc tak, co możemy? Miecz pogromcy pustych. Moment. Bronie bazujące na zręczności. Mamy takie. Mamy włócznie. No. I obrażenia od mroku dodatkowo jeszcze. I odnawia punkty życia po pokonaniu wroga. Hej, dobra. A tutaj mamy... Człowiek obrącz pozwala wykorzystać specjalne techniki szermierki. On tu za zepsute drzewo, tu za też zepsute drzewo, trzeba będzie dokonać wyboru. Ej, duszy demona nie mam, a wygląda na to, że powinienem już mieć taką możliwość chyba. I to samo. Pięść demona? Co to jest? Po prostu rękawica, aha, dobra. Odnawia punkty z życia wraz z każdym kolejnym atakiem. Ej. I do tego za zero jeszcze. No nie no, zanim będę mógł używać tej broni, to minie tak dużo czasu, chyba że nawet nie będzie to w tym przejściu tej gry, więc bierzemy pierścień. I włócznie chyba, no albo... No tak teraz patrzę. D i C kontra D i C, dobra, ale... 11, 18, 11, 19. To zabiera więcej. Tylko, że jeszcze dodatkowo obrażenia od mroku plus odnawia punkty życia. Ej, dobra, weźmiemy tą broń. Zobaczymy, może się, kurczę, uda z nią coś zdziałać. Oczywiście takich broni się nie ulepsza przy pomocy normalnych odłamków tytanitu, ale... Gdzież ona jest? Tu. Aha, to by się zgadzało niby... 138 plus 25 to jest 118 plus 22, ale tyle samo w obrażeniach od mroku, co uczigatano od krwawienia. Dobra, ale jak to już wygląda? Okej, dobra. Są możliwe cięcia za zasłonięcia. Dobra, klasyczny zestaw. Ale właśnie, jeszcze wrzućmy pierścień przy okazji, żebym nie zapomniał przypadkiem. Okej, a mocne? To mocne pchnięcie po prostu. Dobra, dzierżona oburącz. Okej, czyli po prostu same pchnięcia. Tu też tylko pchnięcia, nie szarża nawet. No dobra, ale jakieś przewroty? Okej, pionowe uderzenie, coś nowego. Fajnie, dobra.
A teraz? Znaczy wam powiem, tak kurde wachlarz ciosów no, średniawy. Poza tym waga tego jest zdecydowanie większa od mojego miecza. Ale plus nie wiem co... A, pierścień. Pierścień powoduje, że moje turlanie jest gorsze teraz. Nie, dobra, więc póki co wraca Ushigatana, ale... Coś tu będę musiał zamienić za coś lżejszego. Niebieska szata kapłana zawsze jest jakąś możliwością, ale... No, wojownicze żółwie ninja jak nic, nie? Dobra, może nie, może nie, może jednak nie? Tutaj może będzie jakaś możliwość zalawirowania. O! Ej, to ma lepsze stacy. W niektórych aspektach. Nie, dobra, jak będzie tak... Dobra, czy ten pierścień jest warty tego, żeby go dzierżyć? No ale w sumie oba coś tam ważą. Z tego mało korzystam, ale czasami się przydaje. Nie, dobra, okej, zestaw jest tak akurat w sam raz wyważony. Więc czemu by nie? Dobra, drzewiec pokonany, duszyczki wydane, ale jeszcze tutaj muszę jej ofiarować popioły z grabarza. Dokładnie tak. Zacny popiół. Podejrzewam, że w tym świecie... A nie, choć nie, grabarzy nie będzie zbyt wielu. Ja wszyscy są nieśmiertelni, coś giniesz się od razu, ja w kółko. No ale dobra, teraz nowego się pojawiło u niej. Ohoho. Co my tu mamy? Nie, serio, co pojawiło się nowego? Bułat? Czy może wysuszone palce? Albo klucz do grobowca. Aha. Już do drzwi w kanale osady nieumarłych. Ej, pewnie, że tak. Akurat tyle miałem, dużyczki wydane, możemy lecieć dalej, dobra. Oczywiście, że tak. Tylko... Teraz czy nie przydzielić sobie dodatkowej... Nie ma sensu. Chciałem sobie dodatkową popielną butelkę jeszcze zrobić, ale nie. Nie ma takiej konieczności. Tylko właśnie moment, czy ja nie mam fragmentu Estusa przypadkiem, żebym miał już ich 6 w sumie? Zresztą tak właściwie 7, no ale... O, jeden więcej w każdym razie. No niestety nie. Cholera, no dobra. Ciśniemy dalej. I chciałbym zobaczyć, czym by naprawia się, czy tam ulepsza tak właściwie bronie po bossach. Czy to jest łuska ze smocza łuska chyba, czy migoczący tytanit, ale dobra. Spokojnie. Jama pusta, pustych niech będzie teraz. Tam jeszcze te wrota pozostały cały czas. Jeszcze nie zwiedzone. Tylko czy stąd... No właśnie, nie. Czy stąd się wydostanę? To jest pytanie. Przecież tam spadłem. Aha. Dobra, sorry. W takim wypadku raz jeszcze. Wybaczcie to zatarcie. Zawiecha się zawiesił. Kurczę, tego właśnie. Kupiłem przed chwilą klucz przecież do... przejścia w osadzie nieumarłych. A ognisko o takiej nazwie to było to wcześniej. No chyba, że to jest ten klucz po prostu. To nie, no pewnie, że nie. To nie jest kwestia klucza, tylko otwarcie nie z tej strony. Czyli po prostu tutaj nie może ich pociągnąć, ale z drugiej strony może je popchnąć. Tak dziwnie. No ale dobra, logika gier nie zawsze się pokrywa z tą z prawdziwego świata. Ale nie, ale faktycznie wykorzystałem ten klucz w jakiś sposób. Poza tym nie wydaje mi się, żebyśmy wyeksplorowali wcześniejszą lokację w pełni. No plus tam te wrota jeszcze pozostają cały czas. Kwestią otwartą. Ej, wow, jedno pęknięcie zabija. Co ona tu robi? A tej jej się tutaj nie spodziewałem zupełnie. Więc może tak? Ona niestety czaruje do woli. Oj, bolało. Mimo tego, że książką. Ale fuch, że to nie weszło, nie? O, jeszcze jedno. Uff. Ej, dobra, i teraz co? Swobodnie mogę iść na górę? Tam, gdzie ona była? A, dobra, nie tędy w każdym razie. Może tu? Jakaś drabina, schody, cokolwiek? Coś gdzieś, jakoś coś? Nie? Nic, nigdzie? Naprawdę? No dobra, ona spadła stamtąd. Tam jest przedmiot, tam na pewno można się jakoś dostać. Kurde, po dacha? A może... tędy? Może on był na tyle miły i mi wskazywał po prostu drogę. Ej, dobra, zróbmy to w ten sposób, serio. Autentycznie. Dobra, dwóch poszło, jeszcze został tylko jeden. Piękne. Pięknie.
po prostu pięknie. Takie cięcie. No piękna sprawa. Jak zabija, oczywiście. Bitch! Dobrze, nie bitch. Ale dobra, bitch to jest wybić? Nie, broń bazująca na zręczności, ale no, zadająca bardzo, bardzo słabe obrażenia. Poza tym totalnie nie w moim stylu. No ja, z biczem biegać, kurde, jest tyle mieczy. Wszelakich, a ja mam biegać z biczem. To nie jest Castlevania, kurde. Ale właśnie, gdzie było to kurde przejście? Poza tym, gdzie tam było wejście na górę? Kolejne pytanie, klucz. No nie, no niknąca dusza. Nie, pięć niknących duszy. Aha, no to dobra, czyli przynajmniej proporcjonalnie do ilości zwłok umieszczonych wewnątrz. Tylko czy tu się nie da jakoś wyskoczyć, przeskoczyć, przejść, dojść? Kurde, dobra, moment. Najpierw się skupię na tym, że ona tam spadła z góry, więc jest droga oczyszczona, więc może faktycznie tam jest jakieś wejście. Może co prawda nie tutaj, nie tutaj, gdzie przed chwilą walczyliśmy, ale może gdzieś dalej. To jeszcze przecież nie jest koniec tej lokacji. Poza tym tu jest jakaś odnoga jeszcze w dół. Ale nie do wykorzystania niestety. No szukam drabiny usilnie. No tu jakoś na daszek. Choć w sumie bardziej tam by pasowało. No gdzieżby tam znowu. No niestety i to jest ten minus nieposiadania cudu, że muszę używać estusów, kiedy chcę podreperować swoje zdrowie. No dobra, jeszcze niżej szło zlecieć i spadłem. Nie no, super. Czyli zaczęliśmy dokładnie w tym samym miejscu, gdzie przed chwilą wystartowaliśmy. Wow. No nie, no nawet takich małych skrótów mi szczędzicie, serio. Nie bym zaoszczędził. 2 sekundy może, góra, 3. Ja dobra, połóż po ten przedmiot, ale to za chwilę dopiero. Ale chcę faktycznie znaleźć drogę na górę. Wydaje mi się, że to jest właśnie kwestia jakiejś drabiny po prostu i takowa tu jest. Tutaj też jest przedmiot. A wiadomo, przedmioty też są tutaj na walkę złota, zwłaszcza jeżeli to są odłamki tytanitu. Dobra, ile już ich mam? Bo nie mówcie, że mogłem ulepszyć. Nie no, jeden, dobra. To teraz, żeby ulepszyć broń do plus 3, a ile Uchigatana ma? Niech mi ktoś przypomni, proszę. Plus 2, no właśnie, to będę ich potrzebował albo 6, albo 8 nawet, więc... No jeszcze troszkę, jeszcze troszeczkę, ale właśnie, ten przedmiot. Może się uda go capnąć. No, tylko tu będzie... Aha, przecież tutaj, to nie jest to. To nie ten fragment tej mapy. Kawałeczek dalej. Teraz dobrze wymierzyć skok. I w sumie mam żar. To może by to było też jakoś wykorzystać, ale... No, idealnie. Zardzewiałe 2 monety. No, warto było tutaj celować, skakać. Wysilać się. Naprawdę. Serio. Super. Po prostu świetnie. Nie, serio, wracamy. Jestem ciekaw, gdzie pasuje tamten klucz. Plus dodatkowo jeszcze, warto by było przeczesać do końca tamtą lokację, bo naprawdę nie, wydaje mi się, że nie zwiedziliśmy całej. Tylko tak zachodzenie przeciwników od tyłu, no dosyć nikczemna zagrywka, piechol. No ale cóż, oni też jakoś nie oszczędzają, nie szczędzą mi takich zagrywek, więc spokojnie. Podałoby się wręcz im zrewanżować, choćby delikatnie. Ale dobra, to ja oprócz kilku... Małych skryptobójców nikogo nie będzie. No i goście w klatce, tam po lewej. Nienaturalnie szeroko rozstawione nogi. No tylko właśnie, może zaczniemy porządnie. Ale budziłem się, że uda się to skończyć, ale nie. Dopiero po czasie, no. I więc proszę bardzo, tylko teraz tak. Ej, zupa ze susa jest za każdym razem. Czyli opłaca się tędy przechodzić. W sumie dobra, dobra, okej. Okay. Tamto już może rozpoznać z daleka. Nawet ma inną barwę otoczenia. Znaczy inną barwę niż barwa otoczenia. O, w ten sposób. Teraz to zdanie brzmi poprawnie i jest poprawne. Dobra, magiczny miecz. Jeszcze ze wschodu. Dobre, ciekawe połączenie wręcz. Ale nie, tamten most chciałem zwiedzić do reszty. Ale jeszcze moment, jeszcze chwilę, tam ktoś dynda i się rusza. Więc to równie dobrze może być przedmiot. Albo muszę się cofnąć jeszcze dalej. Nie, serio, gdzie było to przejście? Gdzie to były zamknięte wrota gdzieś?
Nie, dobra, spokojnie, niech sobie biegają, niech strzelają, luz, spokojnie, nie przejmować się, to podstawa. Ale zaraz trzeba będzie zacząć ich czyścić. No właśnie, bo tutaj taki jest ten atak i zaraz może być po mnie. Albo kilka jest tych ataków. Pierwszy. I ostatni. Nie, serio, tak wypatruję. Miejsce, gdzie coś by się tutaj mogło jeszcze ukrywać. Tajne przejście. O, klatka. Może ktoś uwięziony jeszcze. No tam coś niby jest, nie? Jakieś okno. No i dźwięk klatki, taki przeciągły już wręcz. Nie, ale dobra, cofnęliśmy się do innego ogniska zupełnie. Dobra, oni tam polecą sobie teraz atakować wieśniaków, dobra. Cieszy mnie to bardzo, bo tamte duszyczki wpadną do mnie, do mojej kabzy, do mojej kieszeni. Tam się dzieje. Ale zaraz się przekonamy, czy faktycznie dusze wpadną mi, czy nie. Czy pieski wbiegły i wybiegły stamtąd. I po co to ci było? I po co to ci było? Oj, tak samo mi teraz to. No, spokojnie, spokojnie. Nie, i faktycznie pójdziemy tam sobie. No, przeturlanie się naprawdę pomaga. Ale chyba tylko wtedy, kiedy oni autentycznie nie mają ani grama zbroi na sobie. Tylko zwykłe ciuchy. Normalne tkaniny. A kiedy ja zdążyłem stracić tyle zdrowia? Chyba nie na nich, nie? Ale zresztą dobra. Będą tutaj stracić go jeszcze więcej, więc... Ej, dobry atak. Taki odwrót z wymachiwaniem sztylecikiem, czy tam co ty tam miałeś? Albo kilowkiem. Ach, niestety muszę kolejnego użyć. No dobra, lecimy na most. Pytanie za 100 punktów. Co tu mnie czeka? Nie, dobra, już widzę, że będą próbowali mnie zabić, ale to w każdej lokacji, więc żadna nowość. Ej, dobra, jednak dobry zasięg. Plus jeszcze podreperowany Estus. Wszystko się zgadza. Ale okej, spoko. No, pamiętam ten moment. Pamiętam ten fragment. Kurde, ja stąd uciekałem. I to w autentycznym popłochu. I chyba teraz się sytuacja powtórzy. Ale, tarcza z desek, zawsze coś. Jak rozmawiaj? Moment, jak to rozmawiaj? Okej, to muszę sprawdzić. Ale dajcie mi chwilę, bo to jak gdyby jestem pod odstrzałem cały czas. No nie no, było ich więcej na pewno, niż ten jeden tylko. No chociażby dwóch. Ale właśnie, o, jeden na dachu. Był. Z naciskiem na czas przeszły. Ten to samo, podzielił jego losy. Ale, no też właśnie. O, bomby zapalające, tam ktoś w boksie na mnie czeka. Ale jego niedoczekanie jest, że tam pójdę. Na pewno nie tak po prostu, nie tak od razu. No, kurde, no, dobra. Nie chciałem, chciałem go zostawić przy życiu, ale wygląda na to, że będę musiał go po prostu capnąć. No chyba jest ich dwóch zresztą. Nie, jeden, dobra. Ej, to było nawet niezłe. Tylko nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę z tego, że przez to, że tam spadłeś, ja mogę spokojnie iść tutaj teraz. Bo ty już mi nie zagrażasz, mogę pogadać. Another Nana disappeared. The grand thing carries a cage. He ever has his cage. And Nana's never coming back. So come into the cage and become Nana's shade. Heh? Another Nana disappeared. A Nana's never. So come into the. Dobra, ale który z was tu gada? Dobra, w sumie szczerze, mało istotne. Istotniejszą kwestią jest ten przedmiot tutaj. Ale też właśnie, gdzie ja tam zabrnę? Czy ja tam byłem w ogóle? Nie no, przekonajmy się. Okrągła tarcza Kartezjusza? Nie, niemożliwe. Kadeceusza, Kaduceusza jeszcze lepiej. Ale 52 tylko. No, absorpcja wyrażeń od magii, wyższa, no ale sama tarcza w sobie gorsza. Zdecydowanie, wręcz kiepska. Nie z tej strony, no ładnie. No, chyba, że ktoś mi otworzy. Wspaniałomyślnie, nie?
No to zabrnęliśmy gdzieś dalej i nie ma drogi powrotu. Aha, no nieźle. No dobra, kochani, to ja w tym miejscu w takim wypadku skończę ten odcinek. Polecimy sobie dalej w kolejnym materiale z Dark Souls 3. Wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!